Chyba wszystko przygotowane. Aha. Ricky podpiła coś takiego do kierownicy. Podjedziemy prosto pod drzwi, siup i papa bojówko. Okej, okay, a ty na serio chcesz jechać? Ja tylko mówię, że to kawał drogi dla gościa bez łapy. Dupek. Buzer, wiesz tak samo jak ja, że to wycieczka w jedną stronę. Ta. No to nie będę musiał wracać. I pewnie, że chcę. O, jeszcze jedna sprawa. Tylko dwóch motorowców może odpierdolić taką akcję. Telekomy? No. To zaczynamy, tak? Jasne, góra, że tak. Wychodzi, że Ricky chyba też się zabiera. No co tam, Dick? Ładna kurtka, pasuje ci. Ricky, Adi, naprawdę doceniam, ale Boozer i ja, no, mamy do zmiany rzeczy. Sławny jesteś. Poruszyłeś więcej serc niż myślisz, Dick. Sam nie dasz rady. To jakieś szaleństwo. Nie robią tego dla ciebie. Robią to dla niego. Za żelaznego Majka! Żelazny Majk! Żelazny Majk! Żelazny Majk! Dobra, słuchać mnie. Plan jest prosty. Buzer i ja uderzamy na północną bramę. Rozwalamy ją w pył, a wtedy wszyscy zejdą z południowej. A wy po prostu... dajecie za Ricky! To co, gotowi? Wy też gotowi? Słuchajcie, dam znać, jak dotrzemy na most. Wcześniej nic nie róbcie. W porządku! Dajemy! Za żelaznego Majka. Swoją kobietę. To Buzer. Niech to. O.
Zabijam was wszystkich. Co do jednego? Właź do środka. Sara! Sara! Muszę dotrzeć do Sary. Trzymaj się, Sara! Już prawie jestem. Głucho! Dalej leć do górnej groty! No już! Dawaj! Leć tam i podkładaj ładunki! No mówię, leć do diabła, leć! Skizo! Pierdolony Skizo! Idę po ciebie, Skizo! O, czyli nie będziemy się pieścić. Szczyt Stożka. Muszę wejść na szczyt Stożka. Muszę jakoś ominąć tych gości. Miotacz płomieni. Kurwa, kurwa, kurwa! Tylko na tyle cię stać!
Okej. Gdzieś na wieży. Muszę go załatwić. Muszę go załatwić.
Muszę ominąć tych gości. W końcu, Jezu. Już prawie. Dalej, dalej, nie zatrzymuj się.
Ricky, słyszysz mnie? Dick? Tak, mamy ich. Mamy ich. Dick? Dick? Jestem! Jestem! Dajcie im popalić, Ricky. Spalcie do gołej ziemi. Udało się. Wreszcie. Trzymaj się, Sara. Snajper, na glebę. Wyważ! Nie ruszaj się! Naprzód! Grążyć go! Spalić go! Udało się. Wreszcie. Trzymaj się, Sara. Wyłaź! Nie ruszaj się! Snajperze, cholera! Wyłaź! Nie chcę się ruszyć! Zabić go! Przeładować. Rozwalić go! Mamy tu rannego! Okej. Nie da rady. No pośpiesz się! Spieprzaj, mam nas posłać do piekła? Bożeż, ty słyszysz to? O, szybciej! Okej, okay. Już gotowe. Dobra, to ile tego jest? Dosyć. Wracamy do pułkownika, chodź! Kapitan!
Kapitanie Sarkozy, zgłaszam się. Ile ładunków podłożyliście? Kapitanie, nie było czasu podłożyć wszystkich. Co? Kurwa mać! Ile? Trzy, ser. Dobra. To ja idę po detonator do Weavera, a wy pilnujcie wejścia. Zrozumiano? Nikt nie może się przedostać! Tak jest, zrozumiano. Nikt się nie przedostanie. I przestańcie używać tego kanału. Ktoś może nas podsłuchiwać. No dobra, do cholery. Gdzie pozostałe? Już nie ma skizo. Poczekaj na mnie. Wycofuję się. Zobacz się. Słychać chyba. Kapralu, Sir John! Wiemy, że to ty! Przekazali nam do tego, co się tu pojawi! Nie utrudniajmy sobie życia, co? Poddaj się! Biegaj tak dalej! Dobra, jest drugi. No już, cholero jedna. Dobra, to powinno załatwić sprawę. Jeszcze jeden, muszę znaleźć ostatni. Już prawie, skizo, już prawie. Jest tutaj. Ostrożnie. Zrobione. Po wszystkim. Przykro mi. Nic dziś nie wysadzisz, skizo. Nic z tego. Gdzie się chowasz? No gdzie?
Wycofuję się! Cofam się! Wycofuję się! Osłaniać mnie! Wycofuję się! Wycofać się! Słyszeliście? My tutaj przestrzegamy prawa, kapitan. I tylko, gdy to konieczne. A czy to konieczne? Od ciebie zależy, jak to się skończy. Hej! Mówcie, poruczniku, gdzie ten pieprzony detonator? Spierdalaj, gościu, nie dam się tu zamknąć. Iver, dobrze wiesz, że mamy swoje rozkazy. Tak właśnie musi być. Gdzie to kurwa jest? Iver, gdzie ten cholerny detonator? Dawaj go! Zostaw go w spokoju, Skizo. Kurwa! Hej, hej! Wypierdalaj stamtąd, no już, ruchy! Przed północną bramę wychodzą ludzie, idź! Strasznie z ciebie uparty, skurwiel, wiesz? Słyszałem, co zrobiłeś, Dick. Wiem, co zrobiłeś. Zabiłeś wszystkich tych nieczystych. O tak, utopiłeś ich jak bandę zasranych szczurów! Ładnie przesłużyliście świat. Ale założę się, że żelazny Mike inaczej to widział, co nie? Nie dał mi wyboru. Chciałem, żeby mnie posłuchał. A on tym...
wypierdalaj stamtąd! No już, ruchy! Przed północną bramę wychodzą ludzie! Idź! Strasznie z ciebie uparty skurwiel, wiesz? Słyszałem, co zrobiłeś, Nick. Wiem, co zrobiłeś. Zabiłeś wszystkich tych wieczystych. O tak! Utopiłeś ich jak bandę zasranych szczurów! Ładnie przysłużyliście światu. Ale założę się, że żelazny Mike inaczej to widział, co nie? Chcę, żebyś wiedział. Dawaj! Że ja nie chciałem, żeby stał przed sobą. Naprawdę? Nie chciałem. Okej? Ale on nie dał mi wyboru. Chciałem, żeby mnie posłuchał. A on tylko swoje. Nie chciał mnie słuchać! Pewnie bardzo chcesz mnie zabić, co? Co? Skoro tak daleko za mną poszedłeś? Wróciłeś po nią. Dobrze mówię? A, tak, wróciłeś po swoją dziewczynkę. Ale mam dla ciebie serdeczki, Nikolaj sędzio. Kiedy kończył wolnym pułkownikowi, bardzo się nie spodobał. O nie, sługił jak jakieś jajko. Zmiażdżył ją jak skorupkę! Czas to skończyć! Już! Suki, synu! Zajebię cię gołymi rękami! Rozumiesz? Ci powiem, Skizo. Był taki czas, żebym cię wywlókł prosto na syf. Nie. A potem zostawił świrusom. Ale ja tego nie zrobię. A wiesz dlaczego? Dlatego, że rozjebaliby cię na kawałeczki. Tyle, że nie mieliby fanu. Bezpieczni. Tutaj nic nas tu nie dotknie. Słyszycie mnie? Sam Bóg pobłogosławił to miejsce. To jest święta ziemia. Jesteśmy tu bezpieczni. Jesteśmy tu bezpieczni. Ja nie wiem. Czemu i kiedy, ale
Coś widziałem. Może miesiąc temu. Coś poczułem. Coś, czego nie czułem już od dawna i... No i wiem, że sporo z was mogło też to poczuć. I myślę, że jeśli... Tylko... Deacon? Co? Oddajcie mi broń. Siadaj. To już koniec. Puśćcie ich. Wasza bojówka przegrała. Może herbaty? Na pewno tak. Sara, proszę nalać włóczęce trochę herbaty. Arka była ostatnią nadzieją. I dobrze o tym wiecie. Po oczyszczeniu świata to była jedyna rzecz, która pozwoliłaby nam na wielką odbudowę. Miała nas ocalić przed Bożym gniewem. Niestety, nie znaleźliśmy nikogo, kto grałby na pianinie. To już nieważne. Gdy wszystko zginie, muzyka nie będzie potrzebna. Zniszczyliście nas. Zniszczyliście efekt naszej ciężkiej pracy. Nie, pułkowniku, to wasza wina, bo zaczęliście tę świętą wojnę. Gdybym miał wybierać między wami i świrusami, to wybrałbym ich, ponieważ oni, kiedy zabijają, po prostu chcą jeść. I nie krzywdzą bezbronnych kobiet. Nie! Jednak wróciłeś. Okej. Spadamy. Gdzie Buzer? Zapomnij. Skocz proszę po trochę wody. Dobra, dobra. Hej, dałoby się rozstawić polowy lazaret? Hej! Hej, tam jest wejście do jaskini. Znajdziesz sprzęt i bandaże. Weź parę osób, idź. Ty, idziemy. Ricky! Ari! Już po nim, zostaw! Tutaj! Pomóż mi z tym! Uważaj! Mogę pomóc! Jestem lekarką. To koniec. Poddali się wszyscy, którzy nie poginęli albo nie poobrywali w czasie wybuchu. A gdzie jest Buzer? Ricky, ja tu potrzebuję pomocy! Ricky! Ta. Hej! Tylko zostawcie coś dla mnie. Buzer. Sorki za spóźnienie. Nie. No. Nie. Skoczyłem. Nie, co to kurwa? Zaraz przed końcówką mostu. No. Ale przecież widziałem. Nie. Poczułem ten podmuch. Nawet pod kilkoma metrami wody. To była jazda. No co? Serio myślałeś, że puszczę się z dymem? No i kopać po jajach też. A ja? Hej! Ho! Hej! Cześć, siostrzyczko. A, długo by gadać. A wiesz? Podobno ktoś cię szukał. Co? Nic, tylko ciągle o tym gada. No, nie słuchaj Buza, to był w sumie...
bardziej jego pomysł. Ricky, Adi, no która mnie wywiezie z tej obstra dziury? To dla ciebie, brachu. Podobno chcesz zostać i to odbudować. Nie wszystkie pomysły pułkownika były złe, tylko te wyjątkowo kretyńskie. Jesteś drugą osobą, która tak twierdzi. Kto jeszcze? Cory? Wiesz co? Pierdolić chuja. Hej. Zostawił nas tu na śmierć. Bez niego byłoby już po nas. Jak tam chcesz. Tak czy siak spróbujemy jeszcze raz bez zabawy w wojsku. Hej. Stracisz moją przemowę. Nie, nie nazwałbym tego stratą. Bracie. Udało nam się. Tobie się udało. O, stary, wiesz... Bo muszę przyznać, że przez chwilę myślałem, że... Puszczę się z dymem? Mówiłem ci wam swoje plany. Okej. Okay. O... Daj z ciebie wszystko. Tak, postaram się. Jack był dumny. Brawo. Dzięki, Adi. Chodź tutaj. Widzisz? Światełko rozjaśnia każdy pochmurny dzień. Wiesz, ja raczej nie nazwałbym tego światełkiem. No tak. Tak. Jeszcze nie słyszałam, jak przemawiasz. Daj spokój, to przecież nie będzie żadna przemowa. Okej. Proszę pani. Cholera. Koniec już tego. A dlaczego oni tak nagle przycichli? Tak, czekają na ciebie. Szlak, to twój moment. Możesz, kur... Wiem, że mamy przed sobą sporo odbudowy. Dlatego będę się streszczał. Nie jestem wodzem. Wiesz mi, co sądzicie, nie jestem. Ale... Dziś czegoś tutaj dokonaliście. My dokonaliśmy. Stanęliśmy razem do walki. A nie dlatego, że jakiś palant nam kazał. Tylko dlatego, że tak trzeba postępować. I wiecie co? Wygraliśmy! Widzę wasz wysiłek, żeby budować. Widzę waszą nieustanną walkę o spokój i przetrwanie ludzi. Widziałem, jak poświęcacie wszystko, co macie, wszystko, czym jesteście. Chcąc naprawić świat. I właśnie dlatego tu stoimy. Dlatego wciąż żyjemy. Ponieważ bez nadziei na lepszy byt, na jakąś sensowną przyszłość, walka nie ma sensu. Wiecie, żelazny Mike powiedział mi kiedyś, że można zmienić ten paskudny świat, robiąc swoje. I co? Co zrobiliśmy? Ha? Co teraz mamy zamiar zrobić? Racja. Widzicie? To jest pierwszy krok. A już myślałam, że nic nie powiesz. Nie, prawie nic nie pamiętam. A jak przemowa? Wiesz, była spoko. Jak na oprycha z motorem. Oprych z motorem, mówi? To co, gotowa z nim jechać? Kobieto? A nie wiem, zależy. To gdzie teraz? Gdzie tylko zechcemy.
'Cause the price we pay.